Czus, gdybyś miał ocenić sezon rekordzistów w skali 10-stopniowej, jaka byłaby to ocena? Tylko pamiętamy ostatnia tygodnia, na pewno będzie pozytywna, no? Ale pamiętamy cały sezon, po mojej opinii 10-10. Bo generalnie na sezon zaczynamy super puchar, skończymy grudzień na pierwsza pozycja, na 1 maja mamy puchar. I przed play-off mamy pierwsza pozycja na tabela. No? Potem play-off był bardzo dobra, czerwy finał, półfinał. I praksa była ciężka, bardzo ciężka. I zawodnicy byli bardzo motywacja, zaangażowana. Ale niestety, bo na ten finał nie byliśmy na nasz najlepszy moment. No? Przegrywamy 4 mecze w ten sezon, 3 ostatnia tygodnia. Cztery w to samo drużyna rywala. No i niestety bo nie możemy robić jak sezon był idealny, no, ale są 3 trofi, 3 puchary są tutaj i specjalnie są bardzo dobry moment ten sezon. No. Mamy najlepsze zawodnicze kanadiensi na podanie i na czele bramki. Mikołaj Saftani, Paweł Bunia, Mateusz Ferreira. So, to jest praksa drużyna, no, nie jest tylko jeden chłopak, cała drużyna była bardzo dobra. Czy i jak zmieni się rekord przed następnym sezonem? Bueno, wiemy, że na pewno rekord zawsze jest ten drużyna, to chce być najlepsza i zawsze mamy ten, to szukamy najlepsza zawodnicze. No? Trudno mówimy, co będzie na zmiana teraz, ale tak zawsze jesteśmy gotowi na być najlepsza. No? Wiemy, dlaczego nie mamy ten puchar futsal ekstraklasa? Wiemy też, co musimy pracować lepiej, jak nie tylko zawodnicze, no, ten temat psychologiczny, fizyczny, taktyczny, no, są detale, jak musimy reagować i jak chcemy być lepiej niż ten sezon, que uwaga, ten sezon był bardzo dobry, ale niestety ten ostatni tygodnia nie był, musimy pracować, to być gotowy na ten moment. Ostatnie trudne pytanie. Wakacje w Hiszpanii czy w Polsce? Pół. Będzie 3-4 tygodnie tutaj i 3-4 tygodnie na Barcelonę. Mam mieszkanie w Wrocławiu, mam mieszkanie na Barcelonę. Powodzenia zatem udanych wakacji. Dziękuję bardzo.